Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Martyno. Odpowiadam na twoje pytanie. Czy Martynie uda się złapać na dziecko Adasia? Czy się uda? Czy się uda? No, według kart jest taka możliwość. Jest taka możliwość, ale będziesz musiała postarać się, powiedzmy, tak? Czwórka mieczy mówi o tym, że pewne kwestie będziesz musiała niestety, ale troszeczkę jakby odwlec w czasie, tak? Bo czwórka mieczy mówi o takiej prokrastynacji, o odkładaniu czegoś na później, na jutro, troszkę też o wątpliwościach, także możesz mieć w tym aspekcie właśnie wątpliwości, jakieś takie trudności, blokady, ale jeżeli odłożysz to na później, to rzeczywiście może to przynieść taki skutek, jakiego byś sobie życzyła. No, piątka mieczy mówi o tym, że gdzieś tam kłamstwa nie są wskazane, tak? Bo piątka mieczy mówi o takim perfidnym kłamstwie, ale tutaj według kart nie warto, żebyś się tym posiłkowała, bo to nie będzie korzystne. Jeżeli będziesz chciała w jakiś sposób go okłamać, tak? Posiłkować się jakimś kłamstwem, kłamstewkiem, karty radzą, żeby tego nie robić. To nie będzie po prostu dobre, możesz wiele jakby stracić. No, karta Rydwana mówi o tym, że gdzieś tam może być pędy do przodu w tym aspekcie. Natomiast często też karty mówią mi, właśnie karta Rydwana mówi mi o tym, że gdzieś tam dwie osoby jednak idą w innym kierunku. Także jeżeli postarasz się i pokonasz jakby swoje wątpliwości, postarasz się doprowadzić tę waszą relację do takiego jakby momentu, tak, gdzie będzie to możliwe, to jak najbardziej, bo karta cesarzowej mówi o ciąży, tak, to jest karta ciążowa. Cesarzowa mówi o ciąży, o narodzinach dziecka, często też idei koncepcji, też mówi o partnerce docelowej, o matce, żonie, o matce naszych dzieci, także gdzieś tam ty będziesz miała taką możliwość, bo to jest typowo karta ciążowa, tak, zdecydowanie, ale mimo wszystko jest też opcja, że po prostu pójdziecie w innych kierunkach. Także jeżeli byś chciała tego, to raczej troszeczkę później niż teraz, nie posiłkuj się kłamstwem, doprowadź do tego momentu, gdzie będzie to możliwe, pozbądź się wątpliwości, nie błądź jakby po omacku, tak? No i cesarzowa, czyli ciąża, jest bardzo możliwa przy tobie wówczas. Dziękuję ci bardzo, bardzo serdecznie, życzę powodzenia, do usłyszenia, do zobaczenia.